Państwa, to wygląda tak, że oto premier państwa polskiego nie interesuje się ważnymi z punktu widzenia interesów państwa kwestiami. No być może to schodzi niżej, że jego szef kancelarii także zapomina dopilnować pewnych rzeczy i w końcu osoby, które są odpowiedzialne już za kwestie te szczegółowe, tak jak powiedział to pan redaktor, czy ta maszyna jest dobrze przygotowana, czy też nie, także nie dopełniają swoich obowiązków. Panuje ten ogólny bałagan. No, brak zainteresowania takiej elementarnej odpowiedzialności za sprawy państwa później skutkuje w kolejnych latach tym, że mamy aferę Amber Gold, że mamy wyłudzenia VAT-u na 250 miliardów złotych. O sprawy państwa trzeba dbać i trzeba się nimi interesować w każdym momencie wykonywania tych funkcji, bo Polacy powierzyli taką rolę premierowi naszego państwa. To oddajmy na moment jeszcze głos.